i kapłani. Umiłowani Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, kochana rodzina pogrążona w smutku i żałobie. To doświadczenie odchodzenia, doświadczenie przechodzenia. Śmierć świętej pamięci Andrzeja to słowo odejść, to świadomość tej zasady benedyktyńskiej, módl się i pracuj. 3 tygodnie temu, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, kiedy był już bardzo schorowany, starałem się uświadomić mu i to, co pragnę teraz powiedzieć, że świętej pamięci Andrzej bardzo intensywnie i bardzo dobrze wykorzystał czas swojego życia. Dla niego ten czas zakończył się. Dla nas pielgrzymujących po drogach czasu jest szansa i jest możliwość zaangażowania się w naszych czasach, w tej cywilizacji, gdzie kładzie się nacisk na to, co zewnętrzne, na to, co powierzchowne, a raczej za tym kryje się wewnętrzna pustka, wewnętrzne pozory wolności czy szczęścia. Tym bardziej dzisiaj jaśnieje postawa świętej pamięci Andrzeja. Te słowa, które dzisiaj będę mówił, będą jakimś podstępstwem do nieprzyjętej zasady. Nie powinno się i zwyczajnie unikamy tak jasnych, wyrazistych postaw podkreślania zasług zmarłego. A jednak ze względu na to, że po świętej pamięci Andrzeju została w wielu obszarach, w wielu dziedzinach tak bardzo dolegliwa, dojmująca pustka, ten jego entuzjazm, jego życiowa energia, którą poświęcał bez reszty z całym zapałem Kościołowi i chwale, uświęceniu braci i sióstr, tych starszych i tych młodszych, tym pielgrzymowaniu także młodych na Jasną Górę. Ale chciałbym może odsłonić niektóre jakby te misy jego duchowego zaangażowania. To przeszło kilkanaście lat, każdą pierwszą sobotę miesiąca adoracja nocna, nocne czuwanie w łakiewnikach u Jezusa Miłosiernego. To spotkanie z Chrystusem. Niedarmo ta perykopa ewangeliczna mówi o ciele, ciele Chrystusowe. Tym ciele, którego pożywanie ma przynieść człowiekowi energię, jego uczniom, apostołom, aby byli nie tylko świadkami jego zmartwychwstania, ale także, aby mieli życie przez przyjmowanie Eucharystii. Wiele lat, każdego 7 dnia miesiąca, nocna, wieczorna adoracja do północy, potem do 23. Adoracja z wielkim pietyzmem, zaangażowaniem, z wielką starannością przygotowana od strony rozważań, rozmyślań, przemyśleń przez Andrzeja, świętej pamięci już Andrzeja. To wydarzenie poszukiwania słów, poszukiwania głębi, czyli ciągłe jego pytania, jakby lepiej jeszcze wyrazić prawdę Ewangelii, prawdę o Chrystusie, który staje się pukany. Dzisiaj przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca czerwca. To uroczystość Chrystusa wiecznego, wiekuistego, najwyższego kapłana, Chrystusa. A więc powracamy do wieczernika. W tym wieczerniku trwamy razem z Chrystusem, z apostołami. Trwamy razem z Marią jednomyślnie. Maria trwała na modlitwie z uczniami Chrystusa, prosząc o dary Ducha Świętego dla rodzącego się Kościoła. I rzeczywiście w dzień pięćdziesiątnicy dokonały się obfite wylanie tych darów na Chrystusowy Kościół. My, drodzy bracia i siostry, przeżywaliśmy kilka dni temu uroczystość zesłania Ducha Świętego. W kontekście przejścia do wieczności świętej pamięci Andrzeja chcemy sobie postawić pytanie, na ile jesteśmy otwarci, na ile jesteśmy gotowi, aby z pełnym zapałem w naszym życiu mogły ujawnić te dary Ducha Świętego dla dobra Kościoła Świętego, jak było w przypadku świętej pamięci Andrzeja, Kościoła domowego, który dla niego tak bardzo ważna wspólnota serca, jak była jego własna rodzina. Ale pomyślmy o naszych wspólnotach rodzinnych, naszym królestwo-górniczym mieście, miejscu, gdzie często te same tendencje odbijają się co w życiu naszej ojczyzny. Owa neutralność, letniość, przeciętność, oziębłość i owa polityczna poprawność, gdzie nazywanie prawdy i fałszu, dobra i zła po imieniu, więc wydaje się być nie lada wyzwaniem na przekór zdrowej logiki, na przekór faktom, które wskazują na to, że pomiędzy
heroizmem, a mesjaństwem, pomiędzy dobrem a złem, prawdą a kłamstwem, istnieje fundamentalna przestrzeń. Dla świętej pamięci Andrzeja ta troska o to, aby Chrystusowa prawda, aby moc Jego miłości docierała do serc kolegów, koleżanek, braci, sióstr, rycerzy, małym legionem w zakonie świętego Jana Pawła II, w zakonie rycerzy i wielu innych miejscach, w tej grupie Radia Maria, w tym stowarzyszeniu, które inicjowało wiele modlitewnych inicjatyw. Przychodzimy dzisiaj, aby pożegnać się w tym ludzkim wymiarze świętej pamięci Andrzeja. Nie po to, aby wygłosić laudację, ale także po to postawić sobie pytanie, jak wygląda moje zaangażowanie we wspólnocie tych trzech pomiejskich parafii, gdzie swoje serce dzielił i angażował świętej pamięci Andrzej. Zmarł, jak mówił ksiądz prałat, proboszcz w tej parafii, drugi dzień Zielonych Świąt. Maria, Matka Kościoła. W sercu tego Kościoła pojawia się obecność synów i córek. Maria okazuje nam swoją macierzyńską miłość. Maria, Święta Boża Rodzicielka, ona pragnie, abyśmy otworzyli się na błogosławieństwo, na moc łaski i Syna. Maria, Królowa Rodzin. Maria, Królowa naszej Ojczyzny. Świętej pamięci Andrzej, za to stanu, te wartości, które wydają się na naszych oczach tracić swój blask, swoją atrakcyjność, ale czerpał z mocy Chrystusa Eucharystycznego. Czerpał z tych adoracji, które dodawały mu duchowej siły, duchowej mocy i inspirowały. Sam osobiście miałem okazję uczestniczyć w bardzo wielu tych przedsięwzięciach, które angażował się, jak mi przyznała na początku, bez reszty. I myślę, że to ten testament, duchowy testament, który nam pozostawia, skłania nas do tego, abyśmy pomyśleli, czy może nie jesteśmy tymi, którzy mogliby włączyć się w rodzinę Radia Maria, czy włączyć się w Legion Małych Rycerzy, czy w zakon rycerzy świętego Jana Pawła Wielkiego. Czy może ta nasza obecność nie jest jeszcze zbyt słaba, że może otwierając się na działanie darów Ducha Świętego, możemy uczestniczyć w Chrystusowym kapłaństwie, kapłaństwo powszechne. I tylko chodzi o kapłaństwo hierarchiczne, ale to budowanie więzi z Chrystusowym Kościołem, to czerpanie z mocy nabożeństw do Matki Bożej również powinno zaowocować nowymi powołaniami kapłańskimi zakonnymi Bogini na ziemi boheńskiej. Bo wiara świętej pamięci Andrzeja była tą inspiracją, motywacją, źródłem działania, zaangażowania, pragnieniem, aby ta wiara w Jezusa Chrystusa i Jego Matkę, mocy miłosierdzia, mocy wstawiennictwa świętych, aby ona ujawniła się w tym zewnętrznym wymiarze. Każde pożegnanie niesie w sobie smutek. Ta dzisiejsza upalna aura w doskonały sposób jakby odsłania przed nami światło, las, żar, tajemnicy zmartwychwstania. Zmartwychwstały Pan mówi: pokój wam, nie twórzcie się, nie obawiajcie się, nie lękajcie się. Ja zwyciężyłem grzech, pokonałem śmierć. Ta tajemnica zmartwychwstania nad doczesnymi szczątkami świętej pamięci Andrzeja, ona wznosi się tym wymiarem najpiękniejszej, najszlachetniejszej nadziei. Bo chodzi o to, aby to zmartwychwstanie Chrystusa, to życie dla tej nadziei większej opromieniało nasz codzienny, zwyczajny trud. W pracy codziennej, pracy uświęconej przez modlitwę, przenikniętej nieustanną troską także o pełniejsze, głębsze widzenie, postrzeganie Chrystusowego Kościoła. Potrzeba nam, abyśmy w tej naszej wspólnocie, naszego miasta, naszego boheńskiego i innego środowiska, naszej ojczyzny, abyśmy czerpali z dziedzictwa świętego Jana Pawła II, papieża. Abyśmy czerpali tę moc wiary, nadziei i miłości. Abyśmy nieustannie czuli, że mamy tworzyć wspólnotę serc, zakorzenionej w Chrystusowej Ewangelii, poprzez przyjęcie Chrztu Świętego, poprzez bierzmowanie dziejów. Myślę, że w czasie pogrzebu świętej pamięci Andrzeja mówienie w ten sposób jest zupełnie uprawnione. Jego serce przeniknięte było troską. Nie tylko troską werbalną i poszukiwaniem prawdy, ale konkretem działalności. Działalności nienacechowanej polityczną poprawnością, postawą budowania zgniłych kompromisów czy poszukiwaniem
zachowań, które nikomu wszystkim podobały się, miały charakter konformistyczny. Świętej pamięci Andrzej zostawia nas w smutku, ale zostawia nas z świadectwem, które możemy przyjąć z miłością, możemy wzbogacić. Uwielbiamy Boga dzisiaj za Jego życie, za świadectwo Jego żywej wiary, za Jego sposoby poszukiwania tego, aby wyrazić swoją miłość do Boga i Jego Matki w mocy Bożego Miłosierdzia. Niech ta święta Eucharystia pogrzebowa, będzie wyrazem naszej pogłębionej wiary w tajemnicy świętych obcowania. Niech nam da doświadczenie tej bliskości z naszymi zmarłymi, którzy przekroczyli próg wieczności. Skoro Chrystus zmartwychwstał, postępujmy w nadziei. Nie jesteśmy synami ciemności, ale synami światła. Ku prawdziwej wolności wyswobodził nas Chrystus. Nie jesteś niewolnikiem nad stydem. Jeśli zaś jesteśmy synami, córkami, to jesteśmy dziedzicami Soli Bożej. I ta konkluzja, pełna nadziei, niosąca przesłanie Ewangelii, gdy rozkładnie się do naszego doczesnego pielgrzymowania, znajdą przygotowane w niebie miejsca do mnie ręką ludzką uczynione, do naszego wiecznego zamieszkiwania z trójjedynym Bogiem. Niech ta święta liturgia napełnia nasze serca duchową mocą, abyśmy szli przy nosie Jego co chwili, abyśmy łącząc się w modlitwie za zmarłego świętej pamięci Andrzeja, także pamiętali o uświęcaniu etosu naszego codziennego życia rodzinnego, małżeńskiego, abyśmy nie zamykali się tylko w wspólnocie najbliższych osób, ale abyśmy poszerzali horyzont naszego serca o naszą parafię, o nasze miasto, o naszą ojczyznę. Amen.